Cześć i czołem, witam serdecznie na kanale Obstawiamy, jak zawsze na początek. Zanim przejdziemy do konkretów, wielka prośba o zostawienie łapy w górę pod tym filmem. Dziękuję za każde kliknięcie, to standardowo pomaga wszystko tutaj rozwijać, że jesteśmy mega wdzięczni, dzięki serdeczne. Oczywiście kupony na dzisiaj, tak to idą te reprezentacje, raz lepiej, raz gorzej, bo w piątek 4 kupony siadły, w sobotę nie siadł ani jeden. Zobaczymy, jak to pójdzie dzisiaj. Oczywiście zanim przejdziemy do kuponów, ty jak chcesz to sobie przewijaj, nie ma najmniejszego problemu. Ja kilka spraw organizacyjnych. Zwrot kasy za przegrany kupon, promocja dla ciebie cały czas dostępna. Liga u nas na Discordzie 1450 zł w puli nagród i nagrody rzeczowe, zaraz o tym powiem, zaproszenie do grupy i oczywiście konkurs tutaj na filmie. Potem na spokojnie przejdziemy do kuponów. Zatem zaczniemy od tej promocji w BetClicku. Jest to promocja cały czas aktualna, cały czas dostępna, jeżeli ktoś nie ma konta, ale jest oczywiście legalnie działający w Polsce bookmaker, to konto można założyć z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Założenie tego konta to minuta, można użyć przy rejestracji kodu promocyjnego Obstawiamy, tak jak widzisz na tym banerku. No i jak już to konto sobie założysz, to możesz generalnie zagrać obojętnie jaki kupon, obojętnie jakie kursy, typy, dyscypliny, grasz sobie totalnie co chcesz, to jest twój wybór. Jeżeli twój kupon wejdzie, to super, no kasa jest twoja, możesz od razu wypłacić. Jeżeli nie wejdzie, to BetClick zwróci kasę minus podatek we freebecie do jednokrotnego obrotu po kursie 2,14 na całym kuponie, czyli generalnie masz zwrot kasy za przegrany kupon. To nie musi być taki kupon jak tu widzisz, ty możesz zagrać co chcesz, obojętnie jakie typy, dyscypliny, kursy, obojętnie jaka stawka, to może być nawet dyszka. Na spokojnie. Jeżeli masz ochotę skorzystać z tej promocji, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem, założenie konta, tak jak mówiłem, minuta i można tworzyć coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, to oczywiście chciałbym wspomnieć o naszej lidze typerów na Discordzie. Mamy 1450 zł. W momencie nagrywania filmu prowadzi Chapson, który trafił chyba kurs łączny 28 z jednego kuponu. I to paradoksalnie jest tak w tej lidze typera, że nawet jednym trafionym kuponem możesz ją wygrać i zgarnąć 600 za pierwsze miejsce. Dodatkowo kubek, czapkę i koszulkę Obstawiamy. Także was wszystkich serdecznie zapraszam do tej ligi typera. W ogóle zapraszam na Discorda. Link do Discorda macie w opisie pod tym filmem. Jest nas tam naprawdę sporo, biorąc pod uwagę, że kilka dni ten serwer funkcjonuje. Także sprawdź sobie, serdecznie zapraszam. Zapraszam też na grupę na Facebooku, bo może ktoś woli na fejsie sobie się kuponami wymieniać. Ponad 100 tysięcy ludzi. Link w opisie. Zapraszam na Instagrama, tam dodatkowe kupony, których tutaj nie ma. Link też w opisie, wskakujcie. I oczywiście lecimy z konkursem. Jak zawsze kasa w BetClicku do zgarnięcia. Co trzeba zrobić, żeby o nią powalczyć? No subskrybować kanał Obstawiamy. Zostawić tą łapę w górę pod filmem i w komentarzu tu powiecie dokładne wyniki. Minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Izraelem a Andorą. Dopiszecie swój nick gracza z BetClicka, typujecie do 20:45. Komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku. Gracze na BetClick nie biorą udziału w zawodzie, czyli standard. I teraz przechodzimy do meritum tego kolejnego materiału tworzonego przy współpracy z BetClickiem, czyli oczywiście do kuponów. Jest dzisiaj w końcu kupon od Macieja, najlepszego naszego typera tutaj, jeżeli chodzi o YouTube'a, ale zaczniemy od kuponu Szymona. Szymon podał dwa kupony, oba trafione, 2410 zł czystego profitu i mamy za 500 ładowane zwycięstwo Danii, która gra na wyjeździe ze Słowenią. Danii, no, która, powiedzmy sobie szczerze, te dwa ostatnie mecze kwalifikacyjne z Kazachstanem na wyjeździe, porażka 3-2. Oni tam chyba zostali w ogóle połamani. Wydaje mi się, że do przerwy tak, do przerwy prowadzili 2-0, przegrali 3-2. Kilka dni temu wygrali na własnym terenie z Irlandią 1-0. Bardzo tak minimalistycznie do tego podeszli. No teraz mają na wyjeździe Słowenię. Moim zdaniem to nie będzie łatwe spotkanie dla nich, no ale jeżeli chcą trzymać tego lidera, to faktycznie trzeba wygrywać. Zdaniem Szymona faworyt, bo mimo wszystko Dania jest faworytem, to wygrywa i mamy overek 1,5 w meczu Turcji i Walii. No w Walia tutaj, słuchajcie, tak, ostatnie spotkanie szalone. Przegrała 4-2 z Armenią. Turcja natomiast wyszarpała zwycięstwo w końcówce z Łotwą 3-2. Więc generalnie trochę mnie dziwią kursy, wysokie kursy na overy goli w tym meczu. Bo tak, no Turcja 3 mecze w kwalifikacjach, 5-5 w golach. Walia 4-5 w golach, więc tu bilans bramkowy wcale nie wygląda źle. Nie zapowiada się moim zdaniem na overka, więc nie dziwię się, że sporo osób to dzisiaj nie zapowiada się na underka. Więc nie dziwię się, że overka sporo osób gra. Lecimy dalej. Grzegorz również podał dwa kupony u nas. O, dwa trafione. Bardzo dobrze. 2167 zł czystego profitu i tu jest ładowane prawie za wszystko, bo jest 1950 zł na stawce. Mocna stawka na dublu, szkoda, że kupon nie rozbity, bo no to zawsze kilka stówek ucieka, jak się płaci dodatkowy podatek od wysokich wygranych. Tutaj mamy Szwajcarię z overem 1,5, to znaczy minimum dwa gole samej Szwajcarii. Szwajcarii, która troszkę się męczyła w ostatniej kolejce, bo z Andorą na wyjeździe tylko 2-1, to nie jest jakieś mocno przekonujące zwycięstwo, ale oczywiście udało się komplet punktów zgarnąć i po trzech kolejkach komplet punktów cały czas Szwajcaria ma. No i właśnie, Rumunia jest na drugim miejscu. Jeżeli chodzi o Rumunię, 3 mecze, 2 zwycięstwa, remis i tylko jeden stracony gol. To jest istotne. Oczywiście Szwajcaria w 3 meczach strzeliła 10 goli, więc tu ofensywa też jest na dobrym poziomie. Zdaniem Grzegorza ta ofensywa znowu zaskoczy i na własnym terenie minimum 2 gole wpadną. Do tego jest gol Kazachstanu. No właśnie tego Kazachstanu, który w poprzedniej, w dwie kolejki wstecz w kwalifikacjach ograł tą Danię, co przed chwilą mówiłem. Po przerwie 3 gole strzelone, z czego jeden to tam urody naprawdę stadiony świata. No i kilka dni temu San Marino na spokojnie 3-0, bez przemęczania się, wiadomo, że to jest San Marino i tutaj raczej komplet punktów taka ekipa jak Kazachstan powinna sobie dopisywać. No i tutaj powiem wam szczerze,
że troszkę jestem zdziwiony, że aż tak Kazachstan jest underdogiem. 6,55 na zwycięstwo Kazachstanu? Naprawdę spory kurs. Tutaj Grzegorzowi wystarcza jeden gol. Zobaczymy. Trzymam kciuki, bo tu naprawdę może być dobry pitos ugrany, jak to mówią. Tobiasz, również dwa kupony podane, dwa trafione, czyli mamy trzy osoby, które walczą o trzeci kupon z rzędu trafiony. Tobiasz proponuje nam trebla za 765 zł. Mecz Danii na wyjeździe, czyli Słowenia. Słowenia, Dania, under 3,5 goli. Spotkanie, o którym przed chwilą sobie rozmawialiśmy. Mamy zwycięstwo Szwajcarii, po prostu. Czyste zwycięstwo bez kombinacji. I mamy jeszcze overek 2,5 goli, słuchajcie, w meczu Ukrainy z Maltą i prowadzenie do przerwy właśnie, no nie powiem gospodarzy, bo no, wirtualnych gospodarzy można powiedzieć, bo z wiadomych względów no tutaj jest spotkanie rozgrywane na takim neutralnym boisku, można powiedzieć. Prowadzenie do przerwy Ukrainy i over 2,5 goli w tym meczu. Ukraina fantastycznie odwróciła spotkanie z Macedonią, bo oni też przegrywali do przerwy 2-0, połamali Macedonię strzelając gola na 3-2, Cygankow strzelił w 83 minucie i tak się to spotkanie skończyło. No morale na pewno pod sufit, nie? Musiało wystrzelić, więc tutaj mamy coś takiego od Tobiasza, fajna kombinacja, ciekawa, no i jest kupon od naszego najlepszego typera, Maciej, pewnie większość z was kojarzy, Maciej generalnie podaje, nie chcę mówić sporadycznie, ale rzadko kupony, rzadko, nie tam, że co film jest kupon od Macieja, on woli sobie poczekać, wyczekać i dzięki temu, moim zdaniem, dzięki temu spokojowi, 24 kupony trafił. Maciej to jest gościu, który u nas trafił 24 kupony z 39 podanych. Dobierając fantastycznie stawki, ma 17 046 zł czystego profitu. Więc osoby, które no jak od dłuższego czasu oglądają kanał Obstawiamy, znają Macieja. Jest ładowany dubel za tysiaka. Armenia z remisem i over 1,5 gola. No właśnie, mamy tą Armenię, która w poprzedniej kolejce no ograła fantastycznie Walię na wyjeździe 4-2. I tu sytuacja w tabeli naprawdę jest ciekawa, bo Armenia, okej, przegrała pierwsze spotkanie z Turcją 2-1, no ale tak naprawdę Turcja, która ma mecz więcej, ma 3 punkty więcej od Armenii, a Walia, która przed chwilą przegrała właśnie z tą samą Armenią, ma tylko punkt więcej, mając jeden mecz więcej rozegrany. Więc tutaj Armenia ma teraz wszystko w swoich nogach, żeby doskoczyć do tej czołówki i tu naprawdę może być ciekawie. Zdaniem Macieja oni tego meczu nie przegrają, a że przyzwyczaili do overowych meczów, zobaczymy minimum dwa trafienia zdaniem Maćka. Do tego, słuchajcie, overek 2,5 goli we Francji. We Francji, która ostatnio minimalistycznie raczej podeszła do spotkania z Gibraltarem, tak na spokoju, ogrywając ich 3-0. Pewnie jakby się spieli, mogłoby być i 7-0, no ale skończyło się na trójeczce i tutaj jest propozycja od Macieja na po prostu overek 2,5 goli w tym meczu. Rywal nieco cięższy, ale dla mnie też, no ja nie zdziwię się, jak Francja znowu 3 gole minimum strzeli, bo podejdzie na troszkę większej spinie do tego spotkania. Więc tutaj Maciej walczy o dorzucenie kolejnego ponad tysiaka do swojego bilansu, który jest tak naprawdę fantastyczny, więc wielka klasa i pędzimy dalej. Dawid, jeden kupon podał, jeden kupon trafił, czyli na razie komplecik można powiedzieć. 1040 zł ładowane, 1045 profitu z tego jednego kuponu, więc piątka zostanie, jeżeli nie wejdzie. Dania z remisem i over 1,5 gola, sporo osób idzie właśnie w Danię. Tutaj mamy podpórę i over 1,5 gola w tym meczu wyjazdowym ze Słowenią. I do tego Armenia Łotwa, dosyć niż Skalinia na rzuty rożne. Wystarczy 8 kornerów, żeby to było zaksięgowane. To jest taki, powiem ci, fany dubelek. Mi się podoba i trzymam mocno za to kciuki. I jest jeszcze kupon od Przemka też. Jeden podany, jeden trafiony, ale za to jaki kupon? 4395 zł czystego profitu. I Przemek odkręca tutaj wroty. Gra bardzo mocno underki goli, słuchajcie. Finlandia, San Marino, over 3,5 goli, czyli liczymy na to, prawdopodobnie, że sama Finlandia strzeli 4 bramki, moim zdaniem nie strzeli, no ale trzymam kciuki. Jest overek 2,5 goli w meczu Anglii i Macedonii Północnej, jest overek 2,5 goli w meczu Izraela i Andory i overek 1,5 w meczu Białorusi i proszę ciebie, Kosowa. Mocne ako na overki goli na dzisiejsze mecze reprezentacyjne. Trzymam kciuki. Oczywiście wszystko może się zesrać. Pamiętajcie o tym, żadnych gwarancji, pewniaków, tym bardziej tutaj nie ma, nikt niczego nie zagwarantuje, nigdy nie gwarantował i nigdy gwarantować nie będzie. Pamiętajcie o tym, dzisiaj o 15 robimy live'ika tutaj na kanale, kleimy wspólnie kupony na dzisiaj. Dodatkowo będziemy przeglądać tą ligę typera u nas na Discordzie, na którego serdecznie zapraszam, link w opisie, wszystkie linki macie zresztą w opisie. Ja na sam koniec zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie macie, tak jak mówię. Słyszymy się na live'ie, mam nadzieję, a jeżeli nie, to jutro na filmie. Piąteczka, trzymajcie się, pozdro, nara!